Witajcie ponownie. Po przejechaniu kolejnych 40 km docieramy do jaskini Kristalhule Kubach. Potem jedziemy kolejne 80 km na Via Ferratę Raben Aksteig. Zapraszamy do oglądania. Do tej jaskini prowadzi tunel długości 140 metrów. Żeby tam zejść, trzeba mieć trochę kondycji i dobre zdrowie, ponieważ trzeba pokonać 456 stopni w dół na głębokość 70 metrów pod ziemią i tą samą ilość stopni trzeba potem pokonać w drodze powrotnej pod górę. Jaskinia ta jest ogromną szczeliną w skale. Ma długość 170 metrów, a jej ściany pokryte są kryształami wapienia. Odkryta została w 1974 roku podczas poszukiwań innej jaskini, znalezionej przez górników wydobywających fosforyt 100 lat wcześniej. Niestety po zamknięciu kopalni szyby zasypano, a z powodu braku dokumentacji nie jest znana jej lokalizacja. Jednak nadal prowadzone są odwierty, aby ją odnaleźć. Jedziemy teraz wzdłuż Renu, podziwiając piękne widoki. Pozostało nam jeszcze do przejechania kilka kilometrów, aby zdobyć kolejną Via Ferratę. Tam w dole jest nasz ratunek. A gdzieś tam ma być nasza kolejna ferrata. Niestety znowu pod górę. To lecimy. No jest za widok ładny. No widok ładny. Widok lepszy od tamtego. To tak. Z tamtej ferraty. Do drzewami teraz jest, no. Dobra, to dajcie, ja przejdę na dół. Oj. Zobaczę coś tutaj trawy. Ale zdawało mi się, że widziałem na samej górze ludzi, więc... Może ona idzie na coś. Tak, tak, slalomem idzie.
No idzie teraz. Na pewno będę. O, ja tu, tam było dobrze opisane, a tu żadnych znaków nie ma. To jest tylko taka wydeptana ścieżka, a szlaki to jest inaczej. Bo tutaj jest jeszcze szczególnie wyświetlne. A szlak tam wygląda. No nie wiem. Tu jest zejście. Czyli wstałem w dobrym miejscu, trzymałem ten słupek jeszcze. Ale piękny widoczek. I zachód słońca mamy nawet. Czekamy do zachodu słońca? Chyba nie. Weszliśmy. Jesteśmy tu. Więc musimy kawałek przejść niebieskim. Tak. I wtedy wyjdziemy w tym samym miejscu. Tak. Właśnie tak. Wieczorem postanowiliśmy pojechać do Luksemburga i przenocować na znanym nam z poprzednich wypraw parkingu. My dzisiaj spaliśmy, to już jest nasz drugi raz tutaj w Berdorf. Super miejscówka. W Luksemburgu. Znowu wracamy na ten sam szlak, bo ostatnio zapomnieliśmy lampek LED-owych. No nie mieliśmy sprzętu, chcemy dokończyć zaczętą przez nas jaskinię. Więc zobaczymy. Przejść ją do końca. Specjalnie dzisiaj tu wróciliśmy. Zobaczymy jak będzie. No, teraz ze światłem to można iść. No, z tym światłem od telefonu to nie bardzo było widać, co to w ogóle jest. Ale tu nie podsadzaj mnie, bo ja spróbuję sam. Jak nie dam rady sam, to nie będę wchodził.
No jak spadniesz daleko nie masz. Tam taki dosyć duży stopień na nogę jest, tylko trzeba do niego trochę się właśnie podciągnąć i wtedy... Muszę się odetchnąć. Nie, nie ma chwytu tam za bardzo. Uważaj, bo jest ślisko. Teoretycznie jakieś tam odbicie może być w prawo, ale tu nie da rady wejść. No, parę metrów wyżej. Ale wiemy, no przynajmniej wiemy co to było. No kurczę, szkoda, myślałem, że da radę. Niestety nie było wielkiego wow, na jakie liczyliśmy. Ale i tak widzimy dużo więcej niż wcześniej z samymi telefonami. Więc i tak warto było przyjść drugi raz. No tu już jesteś pewien na pewno, można zobaczyć. Idę na czołganie. Nie, jest spoko, jest spoko. Jest nawet chyba lepiej, bo jest odciążona jednak, jak jestem na leżąco. Zupełnie inny efekt, jak masz widoczność i wiesz, gdzie wchodzisz, a nie tylko ciemną dziurę i podświetlone to, co metr przed tobą. Jesteśmy tu drugi raz i drugi raz możemy to miejsce polecić. Ktoś powiedział, że to wszystko tak samo, takie same góry, ale jak ktoś to lubi, to zawsze będzie piękne. Takie moje podsumowanie. Bardzo słusznie. Jeśli wam się podobało, to prosimy, subskrybujcie nasz kanał.